Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Left 4 Dead. Ogółem nie wiem jak ten rozdział się nazywa, ponieważ... Jak on się nazywa, wiesz? Czwarty to jest, przedostatni. Nie wiem. Telewizor. Mieszkanie. Nie mogę rozpoznać. Czekajcie, kurde, gdzie mam? Ten. Mieszkanie, mówisz, mieszkanie to było pierwsze, Bobku. To jest szpital chyba, szpital. Na to wygląda, no. Okej. Okay. No to w szpitalu też może być masakra. O, jeszcze kogoś zdejmę. Głupie kratki. Dobra. Jeszcze tu mamy. No szopteczkę masz. Wziąłem tą dużą, jeszcze mam małą. Jest dosyć okej. Okay. Tu wolę być teraz bezpieczny. Okej. Okay. Oh shit. Dobra, bierz tą stronę. No ja wezmę tą, a oni wezmą tamtą w trzech. To na razie zamknę. Kurde, tylko nie wiadomo gdzie iść. Przy ciebie. Drzwi tam rozwaliłem chyba. No. Okej. Zajebiście trafiliście, muszę wam powiedzieć. Po ścianach. Dobra, przeładujmy to. O. Przydałaby się jakaś bomba albo co? No. Miotacz, to by mi się zdecydowanie, bo nie chcę bomby marnować. Okej. No, w końcu kogoś zgarnę. Lina do góry. To chyba windy są. No. Tam ręce latają, wszystko. Kończyny, kurde. Oh shit. Można to chwycić? Nie wiem, ale co będę z tym chodził, jak pojebany? Wróćmy się. Tam, po tej stronie było ich jeszcze trochę. Opróżnimy całe to, nie? Całe pomieszczenie i dopiero później udamy się tam na powierzchnię. Okej, tu nic nie ma. Tu też nic. Okej, i mam jeszcze miotacz, zajebiście. Czekaj, ja sobie wezmę tapsy. I wezmę sobie tapsy, no i zajebiście. Tu. Dobra, nie wiem co można wychodzić z tego pomieszczenia, tylko... Ło, ci to skąd się wzięli? Shit! Dobra, shot jest zajebisty, no. Kurde. Normalnie zajebisty. Przez całą grę będę chyba z tym shotgunem chodził, tak mi się wydaje. Chyba, że pojawi się jakaś nowa broń, nie? No. Dobra, exit zdecydowanie tu jest. Dobra, poszczelamy sobie z tego teraz. No! Kurwa, ja to mam szczęście z tymi boomerami, z tymi bossami pieprzonymi. Okej, jestem bezpieczny. Oni się tam na nich rzucają teraz. No, shit, motherfucker. Już? A już. Co tak z gołą dupą latasz, panie? Do pacjenci. Kurwa, no nie pierdol, że to oni są... tak mają i lekarz. Chyba za długą noskę miał, nie? Przeładuj. O, shit. Ładnie. No, przecież tutaj jeszcze. Przeładuj. O, spoko, sanctuary. Okej, tu jest czysty teren. Kurwa, nie wiem, czy ja miałem bombę? No zajebiście. Tu. O, dobra. Bob, jaki ty kurwa, ty masz głupie te rady. No ja pierdzielę, jakbym, no, a co miałem, w sufit strzelić, no kurwa, tym całym miotaczem. Nie, dobra. God damn. Yep, rozbite. O, już myślałem, że ty powiesz, o, no przecież to jest rozbite, no jakbym nie zauważył. Ale nie, powstrzymał się. No, na wszystko. Co jest? Nie trafiłem. Chciałem przykopsić, skoczyłem i kurwa przez moją głupotę. O, shit. No. Chodźcie, kurde! Przeładuj. Oczywiście z tyłu. Ja kurwa pójdę sobie sam naprzód i rozwalę ich milion. A tyły będą oczywiście cały czas. No. Okej, ja bym sobie zdecydowanie wziął apteczkę teraz.
bo mam 56 HP. 99 to jest i to idzie, to jest bez sensu ta apteczka. No, bo jesteś zraniony, no kurde. Te apteczki są naprawdę pozbawione sensu, moim zdaniem. Te duże są spoks. O, smokera zabili. Dobrze, żeś ty nie poszedł tam pierwszy, bo no, oczywiście jest... las, nie? Na pewno ja bym był już w tej całej sieci jego. No. I co? Pytam no. się. God damn. God damn, dobra. Ja się bomba, ale gdzie tu bombę znaleźć w szpitalu, nie? No. No w takim pewnie składziku jakimś, nie? Coś by było, wierz mi, wierz mi. Dobra, tu jest puściutko. Okej, okay, my chyba przez ten szpital tylko mamy przejść, nic więcej. To jest już to? Nie, ja nie, ja w ogóle słuchawkę, czekajcie chwilkę. Ile zmieni no. już, bo? Raz, sześć. Oh shit! O nie, i teraz przyjdzie pewnie milion zombie. God damn it, god damn, czekajcie. Jeb. No dobrze. Okej. Okay. Gdzie wywalili drzwi o łowce? Ha, już drugiego zabiłem. To jest Hunter. No, czyli łowce. Hunter. No. Ale my to po angielsku nazywamy. No, nie mówię. Hunter. Klopie. No okej, okay. Jakie to było spraw... Oh. Skurwielu. No oczywiście tyły zabezpieczone, no że przecież. O, a nie, już myślałem, że tam apteczka, to nie, nie mu na plecy. O, dostałem. Otrzymałem przeciwbólowy, to wezmę sobie, nie? No. Okej. Okay. Oczywiście spada cały czas. No przecież kurwa. Jak tu się nie wkurwić normalnie? No. Okej, okay, no znikajże się, ty zamazany ekranie, ty. Yeah. Okej, okay, jest wszystko? Jest. Jest, gdzie teraz iść? Kurde, to jakśmy... Ktoś tu jeszcze żyje. Wiedziałem, o. kurwa mać. A ci patrzą, nie? Jebany, kurwa, kutafon. No takich zombie to ja lubię. Spokojny. Nie? No. Chyba trzeba iść tam, gdzie jest więcej zombie, nie? No. A on gdzie jest, a to był? Nie, oni go dobra, spadnęli. Zdecydowanie to już mi się przyda ten. No to mi się przydało, bo ja już wiesz, wolę nie ryzykować. No, no, no. Teraz przynajmniej nie jestem zatruty. Nie mam grzyba w sobie. Dobra. To jest szpital, więc tu na pewno powinno być jeszcze jakieś te, nie? No to jest logiczne, Bob. A, ale w szpitalu powinno być dużo medycznych, a ja kurwa ani jednego jeszcze nie widziałem. Oprócz kurwa w tym magazynie całym, nie? Nie, dobra, tu no, mamy puste. Pusto. Sala operacyjna. Czyli tu na lewo. God damn, jakieś komory z serii. Czekajcie, to mamy warning, warning. Niebezpieczeństwo, dangerous. Yes. Dobra, nie, jest nie chyba jest pewnie. No, come on. Ściągnij windę. Okej, okay, czyli amunicja. Ja wiem, co tutaj będzie potrzebne. Szkoda, że nie mam bomby, nie? No, chociaż nie. Czekaj, zerknę szybko. Drzwi jakieś. Okej, okay, ściągnę windę i oczywiście będzie milion zombie. Czekajcie, jeszcze na szybkiego tutaj zerknę. No, nie, nic no. się nie świeci. God damn. O! Genialnie! No, opłaca się szukać, nie? Okej, okay, i tu już nic nie będzie. Dobra, ściągamy windę i tam będzie zombie. To jest po prostu wiadome. Tylko ciekawe, czy z której strony, nie? Co, z windy wyjdą? Czy za tobą? Bombę, wróć. Wiedziałem, że tam będą. Ale chujnia. Zjebaliśmy bombę. Oh shit. Bo oni tu rozwalili dziurę w ścianie. I z wentylacji. Wiem, widzę. Widzę wszystko, bo...
Ale nie było ich tutaj dużo. Zmarnowałem bombę, bo cię posłuchałem oczywiście. Rzucaj bombę. I tam w pizdu, i tam może 6 zabiłem ewentualnie. Hunter. Shit, trochę pacjentów to mieli, nie powiem. No, ja też nie powiem, bo... No kurde, no nie podchodź mi, kurwa. God damn! Weź pistolety. Okej, dobra. Nie rozwali... Słabo, słabo, zdecydowanie słabo, ale... Dobra, ja miałem windę. Chodźcie, panowie, panny. No, ja jestem panną. No co, tutaj ogarniasz? Nie no, wiem. Nie, oni się po prostu przedali. Ale nie o to chodzi, może jakaś bomba czy coś nie zauważyłem. Ja pierniczę, no. Dobra. Po prostu najkrótszą drogą wzięli przez ścianę, się przebili. Jest 10 minut. Znowu taki rozpierdol. To jest co odcinek taki rozpierdol. Nie ma, że, nie ma miejsca po prostu spokojnego w tej grze. Oh shit! 7, 8, a jedziemy na 28. Czemu nie na 30? Co? No Jezu, no to może na 30 jest, nie wiem. Ten, sala dla palaczy, 29 to jest, nie wiem, dla jebaczy. 27 dla zombie, tak? 27, no nie, od 27 na dół to jest dla zombie, a 28 jest dla nas. Ale nie jest ta grafika jakaś zła, nie? Nie, to tatuaże ma fajne, nie? Ten gościu. Ten, no. No. Ja nim wczoraj chyba byłem. Nie, to już żenę, to Luis. Ale ja grałem jeszcze wczoraj, co ty myślisz, dobra, że jak ciebie nie ma u mnie, to głowa, to ja nie gram na komputerze? Nie, kurde. Dobra, mi się tam. Przecież mówiłem, że grałem w tego. O nie, ciche wejście, nie? A, smoker. Łowca, łowca, dawaj, dawaj. Jest! Kratki. Zablokował się kutas. Podobna lokacja w Max Payne 2 była, nie? Co? Już się spiął, nie? No, już chciał atakować. Jak ich się nie narusza, to oni są raczej spokojni, kurde. A my oczywiście jak wejdziemy, to dup, dup, dup. Dobre. Jak on go trafił? Aha, no, przez to kraty są, dobra, nie zauważyłem. O, shit, będzie piękny widok, coś mi się wydaje. No. Kurwa, znowu mi podeszli pod ten. To już było w Medal of Honor, tak jak już mówiłem. W Medal of Honor to samo było. Ja strzelam, a tu kurwa banie mi wystawiam mój. No. No obróć się, młody. Okej. Okay. Skumajcie to. Nie mam tak oglądać widoki, a to leci setki zombie. No! Ale skumajcie! Jak na zagładę świata, to dosyć oświetlone to miasto jest, kurwa, nie? No. Zawsze w tych filmach to już wiesz, nie ma w ogóle światła, nic, a tu takie kurde... No. Ogółem nie wiem, jakie to jest miasto. Pewnie Stany, nie? No. Może się zapakrytowali w domach po prostu, nie? Kurde, przydałby się jakiś bomba, nie? No, albo miota, znaczy mołotowa. Ale idziemy do... Ja wiem, a w sumie muszę wam powiedzieć, że ja poprzednio narzekałem, gdyśmy w to grali pierwszy raz, żebym nagrywał, że tu w ogóle nie pokazuje nam tego celu, gdzie mamy się udać. Ale to jest w sumie o wiele lepsze w takich, że po prostu trzeba się troszeczkę natrudzić. I tak to jest łatwe się dostać do tego, gdzie... Bo to jest i tak idziemy na wprost, nie? Naprzód, przed siebie. Ale ogółem to teraz to jest lepiej, że nie mamy kurwa tabulator i mamy dosłownie mapkę i wiemy jak iść. Tu musimy wiedzieć... No, gdzie są ci twoi? Uszedł. Boomer. A dobrze. Po co mi moi, no god damn? Oni i tak mi nie pomagają. No czasami im tam apteczkę dadzą, no bo tu wiesz. O! Dobra, mamy... Nie, tu nie ma nic. Próbuj jak koktajl mołotowa, to. O, tu coś będzie. Serio? God damn, znowu się pogubiłem? Czekajcie, tu był boomer. Okej, tu jest zombie. I jeszcze więcej zombie. Przeładuj. No, spokojnie. Wiesz, masz od tego. O, witch.
Yeah. O, udało się nam ten szpital przejść. No. Okej, okay, czyli zakończymy, Kadeim, zakończymy kolejny odcinek szpital. On się prawdopodobnie, nie wiem, czy on się szpital nazywał, mi się wydaje, że to się nazywało szpital. Zobaczymy tylko oczywiście statystyki. Oczywiście, no, najwięcej zabijemy. Wczytywanie, finał na dachu. Finał na dachu, tak. Witch, no. Ale pomogłem mu, ja tutaj no, przeważnie. No, ratowałeś mu dupę w sumie. No. No i coś tu jeszcze było? Nie. Okej, okay, kończymy kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zapraszam was na kolejny, ostatni odcinek pierwszego kampanii. Tak, tak więc trzymajcie się, cześć. Jo.